co ty robisz? Pomagam ulubionej nauczycielce. Od kiedy ona jest twoja? A tym bardziej ulubiona. Zawsze była. Jestem złocicka, bogata, odnosząca sukcesy. Co? Dobra robota, złocicka. Z ciebie szczur, a nie złocicka. A gdzie są wszyscy? Co z dyktandami i klasówkami? Ominie ich cała zabawa. Wolę oglądać horrory, niż w nich uczestniczyć. Musimy coś zrobić. Zadzwońmy do nauczycielki. A co, mało ci? Do prawdziwej. Hurra! Co to za święto? Niemożliwe! To się nie dzieje! Nie mogę uwierzyć! Hurra! Hurra! Naprawdę przeczytaliście wszystkie lektury zadane na lato? To my mieliśmy coś czytać w lato? Przepraszam, to był jedyny szybki sposób, żeby cię wezwać. A co się stało? Witaj, koleżanko! Miło mi cię poznać! To się stało! Kim ona jest? Ich nauczycielką! Nową? Jedyną! Chwilunia! To ja kim jestem? Jesteś kobietą! I do tego wyglądasz na samotną! To nieprawda! Mam... kota! Tak! To prawda! Jestem samotna od tak dawna, a tak pragnę miłości! Zepsułeś się nam nauczycielkę! Ty powiedziałaś nauczycielce o naszym planie? Aha, podoba mi się bycie złocicką i niech tak zostanie. A ty, wariatko, dlaczego wybrałaś tę psycholkę i żółtaczkę? To jest złoto! A dlaczego cię wybrałam? Ponieważ... dlatego... Raz. Mam dla was świetną wiadomość. Wezwałaś sanitariuszy? Ja zaufałam pani Marii. Poprowadzi wasze lekcje. A ja zajmę się swoim życiem osobistym. A gdzie te świetne wieści? No przecież to taka świetna kobieta. Z której strony? To ona jest kobietą? Jest też zaznajomiona z tabletkami nasennymi. Tak, i... co? A my co, mamy leżakowanie? Okej. Powiedz, że to tik nerwowy. Nie mogę, bo w sumie to cię podrywam. Lepiej się wycofaj. Pani Johnson powiedziała, że Grzesiek i Czarniecka się umawiali. Dzięki Bogu nie jestem Czarniecką. Mam nadzieję, że nie jesteś Grześkiem. Jestem Grzesiek, o ile nie chcę masażu prądem. I dlatego jesteśmy parą. Jeśli nie chcesz masażu pięścią, to zabieraj łapy! A zresztą, ty podrywałeś te lalunie. Rozstaliśmy się. Kiedy? Kiedy zostałem porażony prądem. To znaczy? No, że tak w sumie zerwaliśmy. To dobrze.
ładna, chciałam cię rzucić. Chłopcy, jestem wolna! Może na kawę? Albo do kina? Czegoś nie rozumiem? To są nasi chłopcy! Niech sami zdecydują, z kim chcą być. Dobrze. A my kogo bić? Chociaż zdecydowałyśmy. Wszystkich naraz. Chyba nie rozumiem. Będziemy kogoś bić? Tak. Nie jego. Ja sam. Znowu pudło. A ona co? Może to? Ona co? Sprawdźmy! Nie reaguje. Czy to dobrze? Dla nas tak. A dla niej niezbyt. I co zrobimy? A wy o czym? Nie sądzę, żeby udało nam się ją obudzić. Ech, ale szkoda. Lepiej chodźmy do domu. Przyjaciele! Wiem, jak ją obudzić! Widziałam na TikToku! Nie! Gdzie ja? Kim wy jesteście? I czemu nosicie ubrania moich uczniów? Złodzieje! Odkładajcie to natychmiast! Jestem złocińska! Jestem bogata, pamiętasz? Jesteś oszustką! Szaleńcy! Jak mogliście udawać moich uczniów? Ludziska, wróciliśmy! Nie prosiliście, ale i tak to zrobiliśmy! Ja jestem niebezpieczny Terminator! A ja... Kurde, zapomniałem! Tak często zmieniamy te niki, że sam się pogubiłem! Jesteś ostrą papryczką! Co? Kto wymyślił te głupoty? Ty! Brzmi nieźle! Ostra papryczka! Yo! Cześć, chłopcy! Jesteśmy zajęci. Tak jak i zawsze. Nie przeżywajcie tak. Będziemy cicho. Nawet nas nie zauważycie. A co robicie? A możemy z wami? Cześć! Nie przeszkadzajcie, streamujemy. Siądźcie gdzie indziej. Żaden problem. Cześć! Nie o to nam chodziło. Nie sprecyzowałeś. Co tam? Widziałyście, jak Terminator na mnie patrzył? Lubi mnie na 100%! Albo czekał na numer cyrkowy, bo przyszłaś w kostiumie klauna. Powiedziała ta, co nosi to od 3 miesięcy.
podoba mi się ten styl. Styl kogo? Menela? A kto to jest Menel? Mój mózg kiedyś wyszedł po chleb i nigdy nie wrócił. Ty też rozumiesz, o czym my mówimy? Nie? Ludzie? Wygląda na to, że mamy pewien problem. To nowa niania? A może w końcu zaczniecie zamykać drzwi? Oj, zapomniałam! Idę na wyprzedaż! Ubrań klauna? A ja mam ważne spotkanie! W Centrum Anonimowych Mneli? A ja... Po prostu muszę stąd iść! Cześć, dzieci! Tęskniliście za mną? Jasne, gdybyśmy wiedzieli, kim jesteś. Wasza nauczycielka? Wy co, zapomnieliście? To były najlepsze lata mojego życia. Nasza nauczycielka wyglądała inaczej. A to my jeszcze nie skończyliśmy szkoły? Dobrze. Roz? Ty siadasz? Z Julką. Kto? Chyba mnie pani z kimś pomyliła. Roz, myślisz, że zwariowałam? Bo zamknięto moją szkołę i już więcej nie mogę uczyć? No może trochę? A teraz? Włamałam się do pierwszego domu i przebieram nastolatków, których nie znam za moich byłych uczniów? To by wiele wyjaśniało. To jakiś nonsens! Znowu wkręcacie swoją ulubioną nauczycielkę! Julka, ty jesteś najmądrzejsza i będziesz pomagała Rosowi w lekcjach. Jesteście też parą. Super! Co? To mój chłopak! A może mnie ktoś zapyta o zdanie? Nie! Czarniecka, a ty idź stworzyć eliksir. Kto to jest Czarniecka? I jaki znowu eliksir? Nie przypominam sobie, żebym zamawiała taksówkę w średniowieczu. Twój eliksir miłosny. Jak zawsze. Fuu, czy to jest wyciągnięte ze śmietnika? Czarniecka, to swojego plecaka, który zostawiłaś w szkole. Powiedz tej Czarnieckiej, żeby poszła do psychologa. Powiedziałam! Nie do psychologa, tylko do psychiatry! Po skierowanie do szpitala psychiatrycznego! Julka, ile to? 100 razy 100. Dużo! Tak! Stop! Zła odpowiedź! 1? Nie! 2? Julka! Powinnaś być mądra! Zapomniała. Tak jak pani zapomniała o swoich zdrowych zmysłach. Roz, nie musisz być mądry. Nie powinieneś. Gotowe! Śmierdzi jak śmietnik. Zaparzyłam to, co dałaś. To zaparz znowu. Dobra. Ty głupi, a ty mądra. A jak ludzie mądrzeją? Z pomocą książek.
A jaki eliksir mam uważyć? Miłości! Chciałabym spróbować. A ty? Miłości mówisz? Ja ci zaraz pokażę eliksir. Niszczycielka związków. Złodziejka. Proszę, Julka. O, dziękuję. A tylko spróbuj się do niej zbliżyć, to zrobię ci podobny eliksir. Mój kolczyk! Zgubiłam go w zeszłym roku. To nie twoje, Jurek. Kasia i Jurek, tworzycie taką piękną parę. Parę? Nie chcę mieć chłopaka, a na pewno nie jego. I nie jestem żadna Kasia. Po co mi dziewczyna, skoro mam najnowsze PlayStation? A poza tym, to jestem papryczka, chociaż nie pamiętam jaka. Jeszcze raz, a przyniosę zszywacz. Ona jest stuknięta. Powiem więcej. Ona jest szalona! Bracie, dobre wyczucie czasu! A ty co? Szuruburu teges szmeges? A to co za kwiatuszek? Zwiędły 30 lat temu. Tak, Grzesiek. Szybko zapominasz o ludziach, którzy dali ci najcenniejsze rzeczy. Oddam ci pieniądze, tylko nie nazywaj mnie Grześkiem. Pieniądze z chęcią przyjmę. Zaczniemy od teraz. Odwróćmy jej uwagę i wezwijmy policję. A jak to zrobimy? Hak z prawej i gotowe. Słuchaj, jeśli sama teraz nie odejdziesz, to ci... Jedynka. Do dziennika. Za zachowanie. Ktoś jeszcze chce jedynkę? Pięknie. Słuchaj, jako że nawiązałeś z nią więź, odwrócisz jej uwagę.
Właśnie! Poflirtuj z nią! Oszaleliście? Bardzo byśmy chcieli, ale najpierw musisz odwrócić jej uwagę. Grzesiek? Chcesz poprawić ocenę? No cóż, to jest... bonjour, chyba? Zjadłeś za dużo kiełbasy? No wiesz, tańce, mocańce, szuruburu. Ty co, zakochałeś się w nauczycielce? To takie słodkie. To ponadczasowa historia. Piękna nauczycielka, młody uczeń, który się zakochuje. Szybciej, bo mi niedobrze. A Kasia i Jurek chcą uciec. Ale zabawa! Tak jest jeszcze zabawniej! Chciałabym, żeby moje oczy tego nie widziały. Od razu lepiej! Dzień dobry, potwory. Ej! Stella, dla nauczycieli wszystkie dzieci są potworami. Nawet jeśli nie wyją do księżyca, czy nie plują kwasem. A ja umiem brokatem! Dlaczego zawsze ja? Dobrze, cisza w klasie. Dzisiaj mamy tu uroczą panią, która nauczy was, jak udzielać pierwszej pomocy. Jedyne, co pomoże tym świrom, to wezwanie sanitariuszy. Sanitariusze? Gdzie? Nie mogę uwierzyć, że już mnie znaleźli! To znaczy, chciałam powiedzieć... Cześć! Chcecie, żebym pokazał wam sztuczkę? Nie! Aaaa! Zacznijmy lekcję! Zaczynajcie! Jak uciec z psychiatryka? Nie! Jak pomóc człowiekowi, kiedy jest chory? O tym właśnie mówiłam! A może pokażę wam sztuczkę? Mówiłam nie! Aaaa! Udawajmy, że on się zachrztusił! A może lepiej nie? Co wtedy zrobicie? Nic! Zaklnę go! Oczaruję go? Tak! Mam magiczną różdżkę! Walnę go w plecy i po sprawie! Aha! Po sprawie! Trup! Aha! Błąd! Jeśli ktoś się dławi, należy wepchnąć mu do ust inne przedmioty! A to nie pogorszy jego sytuacji? Jasne, że nie! Polepszy! A wiecie, co zrobić, kiedy was boli głowa? Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Nie! To proste! Musisz ją obciąć! No, tak też może być! Teraz moja kolej! Moja! Mnie tu nie ma! Co zrobisz, jeśli masz krwawienie z nosa? Nie wiem...
założysz opaskę uciskową na nos. To chyba nie jest nauczycielka. Gdzie ją pani znalazła? W psychiatryku? Nie, ale blisko. Najwyraźniej coś z nią nie tak. Zdecydowanie. Już nie mam krwotoku z nosa. Lubię tą nauczycielkę. Od zawsze wiedziałam, że wyglądasz jak muchomor. Stop! Co ty, chora jesteś? Aha. To czemu przyszłaś do akademii? Zgaduj. Nie chcę! Nie chcę też ciebie widzieć! Ty blada pianko! Zarazę będę musiała złapać później i przytulić tę pozłacaną czaplę. Zadław się tymi sztuczkami. Moja pierwsza ofiara. To niesprawiedliwe. Jestem nauczycielką od 20 lat. Mam doświadczenie. Przynajmniej może ją zarażę. Ja lecę! 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 Serca. Nie będę przeszkadzać. Mamy tu chorego ucznia. Ja nie jestem chora. Ledwo co słyszę głosy w mojej głowie. Mówiłam o Wednesday, która złapała zaraźliwą chorobę. A teraz aktywnie chce się z nami nią podzielić. Nie musicie dziękować. Wam nie żałuję niczego. Dlatego musimy wszyscy się zaszczepić. Ja zrobię szczepionkę! Ja zrobię szczepionkę! Zamienię wszystkie dzieci w robaki! Powiedziałam to na głos? Chwila, a gdzie ten ponury szerszeń? Im dalej od nas, tym lepiej. Tak, ciężko się z tym nie zgodzić. O co chodzi z tym domem? Dlaczego ono zniknie w wita? Brzmi ładnie z ich strony. No,
Chyba nas... nie szanują. Zaraz nabiję im guza, to zaczną. Świetny plan. Powiem nawet, że... piekielnie dobry. Piekielnie dobry. Zmieniłem zdanie, nie przychodź do nas. Tak, każdy ma swoje sprawy i takie tam. Jak minął spacer, chłopcy? Zanim się pojawiłaś, to było super. Miło to słyszeć. To ty masz piegi? Nie. Czy to jest coś bezpiecznego? Nie. Hej, Lala. Bonjour, trzur majur. Co tam? Jesteście tacy słodcy! Aż trochę mi was żal! Czemu żal? Bo będę musiała zmienić was w paskudne, śmierdzące owady! Kim chcecie być? Karaluchami? Czy żukami gnojownikami? Co się tu do diabła dzieje? Czas zajeść stres. Oj. Wkrótce wszyscy staniecie się moimi robakami. A! Masz money i zapomnij, że mnie tu widziałaś. Jasne. A! O! O, żuczek! Ale ktoś jeszcze chyba tu był? Nie, nikogo nie widziałam! A gdzie ja szłam? I gdzie ja jestem? Chcesz wypróbować nową magiczną różdżkę? Chcę! A jak ona działa? Po prostu trzymaj ją mocno. Okej! To przypomina pułapkę. Ale jak mogłabym oprzeć się torturom? Czy to było serum na stanie się owadem? Aha. Idealne przygotowanie. Niczego nie żałuję. Blacha! Blacha! Musimy uciekać! Ta nowa nauczycielka! Ona... jest szalona! Idź go wszystkich bez wyjątku! Zauważyłem! Jak dałeś się złapać? Słonecznik to moja słabość. Brak mózgu to twoja słabość. Skończyliście? Aha. Ha! Jasny gwint. Brachu, co z tobą? Uj. Jakby komar ugryzł, prawda? Bardziej jakby Cerber chapnął. Gdzie można się zaszczepić? Widzę, że wszyscy już to zrobili, a zapomnieli o ulubionym nauczycielu. Jak mogłabym zapomnieć o
głównym elemencie mojej kolekcji. Jakiej kolekcji? Ja powiedziałam to na głos. Co to za szczepionka? Świetna! Zamieniacie się w owada w ciągu jednej sekundy. Co ze mną nie tak? A to co? Kogoś one mi przypominają. To jest Ekstella. O, a ten jest nieśmieszny jak też klaun. Uch, jak demon. O, nasza blada czapla. Co to? Są tacy uroczy, prawda? Przestań gadać i się zaszczep, bo to bardzo szybko się rozprzestrzenia. Najpierw to muszę zająć się tobą, żebyś nie zachorowała i dalej pomagała innym. Ale ja nie chcę być robakiem. Czas na szczepionkę. Złocicka! Kryszak! W końcu znaleźliście sposób na opuszczenie zajęć. Uff, dopadnę u was, jak już zamienię was w ludzi. Dobrze, chwila. A jak mam zamienić moich uczniów z robali znowu w uczniów? Ej, jest tam kto? Piszcie w komentarzach, co mam z nimi zrobić, ha? I nie zapomnijcie o subskrypcji Boosty. Link jest w opisie. Jak będzie dużo subów, to będzie konkurs. Z nagrodą od Złocickiej. A ona ma dużo kasy.